Cześć, tu Paweł, Q21. Kontynuujemy naszą serię poradników. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, czyli o słuchawkach. Ja jestem słuchawkowcem praktycznie od początku mojej przygody w audio. Jest to główny sposób, w jaki słucham muzyki w domu. I chcę Wam dzisiaj poradzić i opowiedzieć mniej więcej o tym, na co zwrócić uwagę, szukając nowych nauszników lub douszników. Lecimy. Zacznę ten film od najważniejszej kwestii, czyli od podziału na rodzaje słuchawek. W 2022 roku, w którym się obecnie znajdujemy, ten podział powinien wyglądać tak, że mamy słuchawki wokouszne i słuchawki dokanałowe. Jeżeli chcielibyśmy poruszyć wszystkie rodzaje słuchawek, które kiedyś występowały, no to słuchawki jakby wokouszne miały też swojego brata, czyli słuchawki nauszne, słuchawki dokanałowe miały też słuchawki douszne, aczkolwiek i douszne, i nauszne słuchawki już raczej odchodzą do lamusa i tak naprawdę z dobrych powodów, o których za chwilę Wam powiem. A więc może po kolei. Czym się różnią słuchawki wokouszne od nausznych? Jeżeli chodzi o te różnice, no to one też wynikają z nazwy. Zobaczcie. Tutaj mamy słuchawki wokouszne. To są akurat Sennheisery HD660S. I sprawa wygląda następująco. To są słuchawki, które Wam siedzą wokół uszu. Czyli zobaczcie. Aha. Oczywiście słuchawki trzeba wyregulować. I one siedzą mi wokół uszu. Moje małżowiny uszne nie są dotykane. Przez co te słuchawki są dużo wygodniejsze niż słuchawki nauszne i można w nich spędzić no, praktycznie cały dzień. Zależy od modelu i Waszej predyspozycji, ale no, ja nie mam problemu, żeby słuchać muzyki na słuchawkach przez cały dzień. To jest najważniejszy plus słuchawek wokouszych względem słuchawek nausznych, ponieważ słuchawki nauszne po prostu męczą. One są, przez to, że one opierają się na małżowinach usznych, na tej tutaj części, powoduje to dyskomfort, no bo wiadomo, no ktoś Wam naciska na ucho przez kilka godzin, to jest nie do końca przyjemne. Drugim takim minusem słuchawek nausznych jest to, że one są mniejsze, więc też możemy tam wsadzić znacznie mniejszy przetwornik, czyli głośnik, driver, zwał jak zwał. Nie zawsze, ale przeważnie wiąże się to z niższą jakością dźwięku, ponieważ w słuchawkach jest tak, że nie jest to zasada w 100% sprawdzająca się zawsze, ale ogólnie im driver większy, tym będziemy mieli lepszą jakość dźwięku. Jeżeli chodzi o słuchawki dokanałowe i douszne, to jest mega prosta rzecz. Słuchawki douszne to są tak zwane pchełki. Pewnie mieliście kiedykolwiek na jakimś etapie swojego życia pchełki i pewnie Wam wypadały z uszu. Nie kłamcie, wszystkim wypadały z uszu, mi też. Słuchawki dokanałowe to jest jak naprawdę słuchawka douszna, tylko że ona ma takiego tipsa na końcu. Co powoduje, że raz, mamy uszczelniony kanał słuchowy, czyli te słuchawki lepiej izolują od otoczenia, co na przykład przy słuchawkach dokanałowych, które są dedykowane głównie do zastosowania poza domem, w głośnych miejscach jest znacznie lepsze, ponieważ no, dzięki temu, że jesteśmy odizolowani od otoczenia, możemy słuchać trochę ciszej. I nie zagłuszać jakby tego hałasu, który do nas dociera z zewnątrz głośną muzyką, więc to jest zdrowsze. No i też ta kwestia jakby komfortu i wygody i tego, że te słuchawki nie wypadają, ponieważ jak weźmiecie sobie słuchawki dokanałowe i dobierzecie sobie odpowiedniej wielkości tipsa, to te słuchawki Wam w uszach zostaną. Wróćmy do słuchawek wokouszych. Kolejny podział jest na słuchawki zamknięte i słuchawki otwarte. Znacie to mniej więcej tyle, że słuchawki zamknięte mają zabudowane obudowy, i ten przetwornik nie jest jakby otwarty, a słuchawki otwarte, jak sama nazwa wskazuje, są otwarte. Zamiast Wam tłumaczyć, jakie są różnice, znaczy zrobię to bardzo pokrótce. Słuchawki otwarte przepuszczają dźwięk z zewnątrz i przepuszczają dźwięk na zewnątrz, więc jeżeli w nich słuchamy muzyki i ktoś siedzi metr od nas, czy dwa metry od nas, to on będzie słyszał, co my słyszymy. Jeżeli chodzi o ważniejszą kwestię, to jest kwestia izolacji, czyli to, że słuchawki otwarte nas nie wyciszają od otoczenia. I teraz, żeby Wam to zobrazować, zrobimy eksperyment. Puśćmy sobie jakąś muzykę. Nie no, nie tą. Już lepiej. Jak słyszycie? Jak słyszeliście, za bardzo różnicy nie ma, ponieważ słuchawki otwarte nie izolują, czyli... Jeżeli macie głośno w pokoju, to też będzie w nich głośno, one mają tutaj otwarte, one oddychają. Jest to rozwiązanie dużo fajniejsze na przykład do domu czy latem, ponieważ te słuchawki jakby oferują znacznie większą przewiewność, przez co to ucho się tak nie męczy, no i jest to najzwyczajniej wygodniejsze, no bo jest nam chłodniej w uszy. Więc to są słuchawki otwarte.
Jeżeli chodzi o sławki zamknięte, no to są już standardowe, na pewno się nieraz w życiu z nimi spotykaliście. Je można nawet odróżnić z wyglądu, no bo tu nie ma żadnej siateczki, żadnego meszu, więc to nie widać przez nie. One nie są jakby przeźroczyste, że tak powiem. I te sławki izolują. Więc wróćmy do tematu z muzyką. Jak słyszeliście, słuchawki zamknięte izolują ten hałas otoczenia i powoduje też, że muzyka, której na nich słuchamy, nie wypływa tak bardzo na zewnątrz. Więc jeżeli na przykład chcecie sobie kupić słuchawki wokouszne do łóżka i wasza żona śpi obok, tylko i wyłącznie słuchawki zamknięte, ponieważ no, na otwartych ona nie pośpi i będziecie mieli kłótnię małżeńską, a chyba tego raczej nikt nie chce. Jeżeli chodzi o słuchawki dokanałowe, no to tak naprawdę przede wszystkim polecam je poza domem. Są dalej osoby, które uważają, że kupię sobie słuchawki wokouszne na miasto, no bo słuchawki wokouszne grają lepiej niż słuchawki dokanałowe. Jest to nieprawda, była to prawda kilka lat temu, aczkolwiek w tym momencie ten rynek dokanałówek się tak rozwinął, to jest chyba najbardziej rozwijający się rynek w ogóle w całym audio, że słuchawki dokanałowe spokojnie dogoniły, jeżeli chodzi o jakość dźwięku słuchawki wokouszne. I w tym momencie dokanałówki na miasto są znacznie wygodniejsze, ponieważ po pierwsze są malutkie, leciutkie, więc przeniesiecie je w kieszeni. Świetnie izolują, oferują świetną jakość dźwięku, są dyskretne, nie wyglądacie w nich jak pilot śmigłowca. A jakże skończycie słuchać, no to też jest ważna kwestia. No bo wyobraźmy sobie, że jedziecie na spotkanie biznesowe, tak? I lecicie sobie w takich mezę. No i dojeżdżacie na spotkanie służbowe. I co robicie? I wyglądacie jak młodociany DJ. No to jest raczej bez sensu. Słuchawki dokanałowe możecie sobie zwinąć, schować do kieszeni i po problemie. Więc no jest to dużo lepsze rozwiązanie i przede wszystkim też bardziej higieniczne, no bo dalej widać ludzi na siłowni, którzy na przykład ćwiczą w słuchawkach naucznych lub wokouszных. Nie chciałbym dotknąć tych słuchawek po takim roku użytkowania, na przykład 3 razy w tygodniu na siłowni, no bo z higieną raczej nie ma to nic wspólnego. A słuchawki dokanałowe po prostu wymienicie sobie tipsa, wyczyścicie alkoholem i są jak nowe, więc zdecydowanie poza dom słuchawki dokanałowe, w domu raczej słuchawki wokouszne. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przy słuchawkach dokanałowych niesamowicie ważny jest wybór tipsa. Bardzo często ludzie, którzy chcą sobie kupić na przykład pierwsze dokanałówki, biorą te tipsy, które są założone domyślnie na słuchawki, wkładają sobie do uszu i się dziwią, że to nie gra. Słuchajcie, słuchawka dokanałowa, ten tips na końcu musi Wam uszczelnić kanał słuchowy. Nie może być ani za mały, ani za duży. Musi być w sam raz. Jest to dosyć skomplikowany proces, no czy może nie skomplikowany, ale trzeba mu poświęcić troszkę uwagi. Trzeba dobrać odpowiedniej wielkości tipsa. Jak to rozpoznać? No najzwyczajniej w świecie, jeżeli tips będzie za mały, no to te słuchawki będą Wam troszkę latać w uszach i nie będzie basu, albo będzie on bardzo znikomy i w ogóle dynamika muzyki będzie fatalna. Jeżeli słuchawki są za duże, no to będziecie czuć, że one Wam się jakby wysuwają, że Wy je włożyliście, ale jakby jest takie ciśnienie, że one się wysuwają. Dobrym testem jest to, że jeżeli założycie słuchawki z tipsem i zastanawiacie się, czy jest dobrze, no bo w sumie pasują, to zróbcie taki eksperyment, że puśćcie sobie jakąś muzykę, zwłaszcza w której jest trochę basu, i je wciśnijcie do ucha. Jeżeli po takim przyciśnięciu słuchawek nagle się zmieni dźwięk o 180 stopni, to znaczy, że mieliście nieuszczelniony kanał. Przy dobrze dobranym tipsie ten dźwięk powinien się zmienić troszeczkę, no bo wiadomo, przybliżacie driver do ucha i no to jest, zawsze będzie jakaś różnica, ale nie powinno być tak, że nie ma basu, jest bas, nie ma basu, jest bas. To świadczy o tym, że tips jest dobrany nieodpowiednio, no i trzeba pokombinować. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że każde słuchawki wymagają wzmacniacza słuchawkowego. Jeżeli macie w telefonie wyjście słuchawkowe, no to wyjście słuchawkowe ma wzmacniacz słuchawkowy, czy tego wiecie, czy nie. Są słuchawki, które są bardzo łatwe do wysterowania, na przykład te meze. No one zagrają praktycznie z każdego telefonu i osiągniemy satysfakcjonującą głośność i satysfakcjonującą jakość. Aczkolwiek trochę jak w głośnikach, są też słuchawki, które są bardziej wymagające. No to jest akurat nowa rewizja Sennheiserów 660S, które mają wyższą skuteczność, co powoduje, że one są łatwiejsze do wysterowania. Ale na przykład wiele słuchawek pokroju HD600, HD650, HD800, czy większość słuchawek planarnych już wymaga odpowiedniej jakości i odpowiedniej mocy wzmacniacza słuchawkowego, żeby zagrały na dobrym poziomie. Są też słuchawki, które wymagają ogromnej ilości mocy. Jest to na przykład HiFi Mensus Vara, o której powiem później. No to już jest słuchawka, do której no bez 5-10 W w ogóle nie ma co podchodzić, bo 1-watowy czy 2-watowy wzmacniacz słuchawkowy, który był 6 lat temu mocnym wzmacniaczem, no nie da rady. Po prostu nie ma szans, żeby one zagrały dobrze, a nawet często nie będą grały wystarczająco głośno.
Nie będę się za bardzo zagłębiać w temat z Maceczysławkowych, no bo nie chcę, żeby ten film trwał za długo. Ewentualnie zostawimy to na drugą czy tam trzecią część o Sławkach. Ale zwróćcie uwagę na to, że wybierając Sławki, jeżeli na przykład chcecie korzystać z nich tylko z telefonem lub z komputerem, wybierajcie Sławki o wysokiej skuteczności. Dobra, to teraz mamy te takie podstawy załatwione. To Wam powiem, co polecam, w jakim budżecie, na co warto zwrócić uwagę. No to zacznijmy od budżetu około 1500 zł. To tak naprawdę, jeżeli chcecie słuchawki wokouszne zamknięte, to polecam Meze. To jest rumuński producent, model 99 Classics. Jest to słuchawka świetnie wykonana, która nie ma grama plastiku. Wygodna, lekka, subiektywnie ładna. Te elementy mogą być srebrne, więc nie musicie mieć złota jak Don Wasyl. Fajne granie na planie V, rozrywkowe, dynamiczne, duże, duży bas, wyciągnięty sopran. Nie dla fanów neutralnego, naturalnego grania, ale jeżeli chcecie czuć energię i fan ze słuchania muzyki, to Meze jak najbardziej są godne polecenia. Jeżeli chcecie otwarte, no to chyba dalej polecam Sennheisery HD600, no to już jest słuchawka, która na rynku jest chyba nawet dłużej niż ja żyję na tej planecie. Słuchawka niesamowicie neutralna, liniowa, wręcz nudna. Ale one już wymagają wzmacniacza słuchawkowego. Bardzo często wybierają ludzie do HD600 wzmacniacz lampowy, żeby tchnąć w nich troszeczkę życia, ponieważ 600-ki są na tyle liniowe i neutralne, że potrafią być ze wzmacniaczem na przykład liniowym, tranzystorowym dosyć nudne. Ale jeżeli chodzi o ogólną ich klasę, no to jeżeli są na rynku około 30 lat i dalej jakby są oferowane, to znaczy, że to jest naprawdę udana konstrukcja, więc dla fanów neutralnego, równego grania do każdego rodzaju muzyki zdecydowanie HD600 polecam. A z do kanałówek to na przykład Lotu LM1 albo Soft Ears Volume. Są to oczywiście słuchawki dokanałowe. W słuchawkach dokanałowych nie będę aż tak priorytetyzować się na jednym modelu, no bo ten wybór jest bardzo duży i on się zmienia co miesiąc. Tu jest, mamy tyle jakby premier nowych modeli w słuchawkach dokanałowych, że naprawdę ciężko jest jakby mieć świadomość, co teraz jest produkowane, za ile, co jest dostępne i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek i te Lotu, i Soft Earsy to są słuchawki godne polecenia, więc warto ich na pewno posłuchać w tym budżecie. Przejdźmy do budżetu koło 3000. Tutaj moim faworytem będą Hi-Fi Meny Edition XS. To jest taki następca modelu Edition X, które kilka lat temu kosztowały wiele tysięcy złotych. To są typowe słuchawki Hi-Fi Mena, czyli niesamowicie transparentne, niesamowicie szybkie, bardzo detaliczne, bardzo rozdzielcze. One mają bardzo duże przetworniki planarne. Nie są wymagające, więc nie musicie mieć mocnego wzmacniacza, żeby je wysterować. Jeżeli chodzi o barwę, to tak mówię, techniczne, neutralne granie, szybkie, dynamiczne. Każdy rodzaj muzyki zagrają. Jeżeli chodzi o takie technikalia, to myślę, że zdecydowanie jedna z najlepszych słuchawek w tym budżecie. Jeżeli na przykład wolelibyście zamknięte, to może coś z Focala. No, nie będę podawać konkretnego modelu, ponieważ w Focalu się to też dosyć często zmienia i są różne ceny, zmiany cen, zmiany dostępności, zmiany modeli. Aczkolwiek jeżeli na przykład chcielibyście wydać na słuchawki około 3000 zł i na przykład zastanawiacie się nad Edition XS, to jeżeli zobaczycie na półce też Focale w tej cenie, warto ich posłuchać jako alternatywę, bo Focal też robi dobre słuchawki i może akurat się okaże, że te dynamiczne Focale, które będą miały troszkę bardziej taki nasycony dźwięk, troszkę bardziej fizyczny, może Wam się bardziej spodobają. Z dokanałówek, no musielibyście trochę dołożyć, ale Soft Earsy RSV to jest świetna propozycja, bardzo wygodne, świetnie wykonane, bardzo bogaty zestaw mają. Super granie, tak naprawdę technicznie przebijające większość słuchawek naucznych w tej cenie, więc jeżeli dołożylibyście tam koło tam 500, 600, 700 zł, to na pewno Soft Earsy RSV są godne polecenia. Przejdźmy do budżetu, tak 5-6 tysięcy, no to tutaj zaczniemy od Sennheiserów HD800S. Jest to już tak naprawdę też legenda. Następca HD800. HD800-ki były srebrne, teraz 800-ki są czarne. Mają delikatnie podbity bas względem 800-ek i delikatnie uspokojoną tą wyższą średnicę, czy niższy sopran, jak to woli. I sytuacja wygląda tak, że słuchawki są niesamowicie przestrzenne, dynamiczne, rozrywkowe granie, ale też z nutą neutralności. Praktycznie do każdego rodzaju muzyki. Super wygodne, świetnie wykonane, made in Germany. To jest naprawdę w samych superlatywach można się o tym produkcie wypowiadać. Wymagają wzmacniacza słuchawkowego. Dobrze grają z lampą, tak samo jak 600-ki, ale dajcie już im troszkę mocy. Myślę, że około 2 watów te słuchawki wymagają, żeby zagrały na 100% swoich możliwości, ale na pewno przy budżecie około 6000 HD800S moim zdaniem są odsłuchem obowiązkowym.
Zamknięta propozycja w tym budżecie to moje odkrycie ostatnich miesięcy, czyli Hifiman R9. Mają takie śmieszne, gigantyczne, wiśniowe earcupy. One są wzorowane na takich legendarnych Sony MDR R10, jeżeli chodzi o kształt tych nauczników. Jest to słuchawka dynamiczna, zamknięta. Jak gra, gigantyczny bas, gigantyczny po prostu. Naturalna, romantyczna, taka analogowa średnica. Granie mega przyjemne. I tak naprawdę ja, posiadając kilka par lepszych obiektywnie słuchawek niż R9, jeżeli chodzi o rozdzielczość, detal, i tak słucham ostatnio R9 bardzo dużo, ponieważ daje mi bardzo dużo frajdy. Spuszczając sobie muzykę elektroniczną, rock, metal lub cokolwiek, co ma kopa, no to te słuchawki aż wibrują mi na głowie, więc jeżeli mamy na przykład stopę perkusyjną, nie wiem, w Tulu i Dani Kali tam nawala w podwójną stopę, no to te słuchawki dają mi taki impact fizyczny, że no to jest przeżycie. Więc R9, jeżeli jesteście fanami takiego mega rozrywkowego grania. Z dokanałowek moim zdaniem Unique Melody Mest, to jest mój ulubieniec, to jest chyba pierwsza na świecie trzwybryda, o ile się nie mylę, czyli mamy dynamik, armaturę, elektrostat i bone conduction. Ciekawa technologia, ale warto o nich poczytać, bo to jest naprawdę coś nowego, oryginalnego, wtedy przynajmniej jak wychodziły. Mesty grają też mega rozrywkowo, ale mają kapitalny detal, kapitalną rozdzielczość. Wykonanie jest super, wygoda jest super i tak naprawdę jeżeli chodzi o ten przedział, załóżmy tam 6000 może z hakiem, moim zdaniem Unique Melody Mest oferują chyba najlepsze połączenie fanu i technikaliów. No i załóżmy sky's the limit, budżet nielimitowany, no to macie tutaj kilka opcji. Pierwszą moją propozycją będą moje ukochane Hifiman Suzwara. Jestem dumnym posiadaczem tych słuchawek. Niesamowicie neutralne, niesamowicie płynne granie, mega techniczne, jedne z najbardziej detalicznych słuchawek w ogóle kiedykolwiek wyprodukowanych. Hiper szybkie, hiper rozdzielcze, ale nie męczące. No ta barwa jest mistrzowska. Jedna kwestia. Są to jedne z najwygodniejszych słuchawek flagowych, ponieważ flagowce często są niestety ciężkie i niewygodne przez to. Suzwary spokojnie możecie słuchać cały dzień, ale wymagają, tak jak mówiłem wcześniej w tym filmie, bardzo, bardzo, bardzo dużo mocy. Więc jeżeli chcecie sobie kupić Suzwary, no to one to są bardzo drogie słuchawki. Tam około 30 tysięcy w tym momencie kosztują. Ale jeżeli chcecie je kupić, no to musicie też, myślę, że przynajmniej dychę mieć jeszcze odłożone na bardzo mocny wzmacniacz słuchawkowy. Jeżeli chcecie coś bardziej bezpiecznego, no to ta firma Meze robi też swojego flagowca, czyli model Elite. Moim zdaniem najlepiej wykonane słuchawki na świecie, turbo wygodne, świetnie zaprezentowane. Jeżeli chodzi o dźwięk, to jest on bardzo spokojny, bardzo uniwersalny, tak naprawdę nadadzą się do każdej muzyki i zagrają niemal ze wszystkiego. One nie wymagają dużej mocy, więc możecie je wpinać do czegokolwiek, co tam macie, jakiegoś podstawowego wzmacniacza słuchawkowego nawet. Oferują no, dźwięk, którego chce się słuchać, angażujący, fajne uderzenie na basie mają, są dosyć delikatne na górze, dobry detal. No, to jest słuchawka pokroju, masz jedną parę, zakładasz codziennie, puszczasz cokolwiek i masz dobrą zabawę. One nie są wybredne i moim zdaniem to jest ich największa siła, ponieważ no, to jest idealna słuchawka na jedną, jedyną słuchawkę w kolekcji. Jeżeli chcecie zamknięte, to ZMF Verite Closed. To są takie drewniane słuchawki. W ogóle firma ZMF słynie z tego, że robi takie właśnie piękne drewniane rzeczy w Stanach. Jeżeli chodzi o dźwięk, to ZMF słynie z barwy bardzo naturalnej, analogowej, przyjemnej. To są słuchawki, które nie męczą, które grają w bardzo angażujący sposób. Jeżeli kiedykolwiek posłuchacie na przykład właśnie tego modelu, to puśćcie sobie gitarę akustyczną. To od razu usłyszycie, o co w tym wszystkim chodzi. Z dokanałówek to już wybór jest gigantyczny. Zwróćcie uwagę na jakieś modele Empire Ears, na przykład Odin, no to jest techniczna po prostu masakra. Warto zwrócić uwagę dalej na Mesty, tak naprawdę, bo to jest dalej świetna słuchawka. Może z Soft Earsa wyższe modele. No tak naprawdę w tym budżecie to już ciężko polecić kilka modeli, bo ich jest kilkadziesiąt tak naprawdę dobrych słuchawek. Więc najlepiej skontaktujcie się z nami, to Wam pomożemy, bo tutaj na przykład załóżmy za 10, 15, 20 tysięcy do kanałówkach, to już naprawdę dużą rolę odgrywają preferencje i jaki dźwięk lubicie, będzie mocno definiował to, jaką słuchawkę Wam polecimy. A więc tak, to było moje kilka słów o słuchawkach. Ten rynek jest mega rozwijający się i mega obszerny, więc jakbym miał poruszyć każdy temat związany ze słuchawkami i jakby opisać Wam każdą słuchawkę, którą polecam tutaj,
to byśmy do jutra tutaj siedzieli, a to też nie o to w tym chodzi. To były takie podstawy. Jeżeli Wam się tym spodoba, to zrobimy na przykład drugą, trzecią część, gdzie się zagłębię we wzmacniacze, w dapy, daki, w jakieś dongle na przykład, w jakieś konkretniejsze technologie typu jak działają słuchawki planarne, jak słuchawki dynamiczne. Dzisiaj to są takie podstawy. To jeszcze, co dodam na sam koniec, to jest to, że jeżeli chodzi o trudność w wysterowaniu, to najłatwiej ją rozpoznać obecnie po skuteczności. Kiedyś się patrzyło głównie na impedancję, ale w tym momencie słuchawki planarne mają raczej niską impedancję, a są bardzo trudne do wysterowania, bo mają niską skuteczność. Więc przede wszystkim zwracacie uwagę na to, jaką skuteczność mają słuchawki, które chcecie kupić. No bo jeżeli chcecie sobie kupić nowe słuchawki do telefonu i będą one miały 80 kilka decybeli skuteczności, to w ogóle odpuśćcie temat. Powyżej 100 myślę, że wtedy się zgra, ponieważ skuteczność definiuje, jak słuchawki się zachowują i jak, na ile głośno są w stanie zagrać z jakiegoś źródła. Więc jeżeli widzicie słuchawki 80 parę decybeli, to macie pewność, że one potrzebują bardzo mocnego smaczecza słuchawkowego. Więc jak jest to dosyć skomplikowane i ciężko jednoznacznie stwierdzić, które są łatwe do sterowania, a które nie, po przeczytaniu specyfikacji, no to skuteczność Wam coś tam powie. Żeby Was trochę zachęcić do spróbowania słuchawek, ponieważ no, rynek jest super i moim zdaniem bardzo, bardzo warto się zagłębić w ten temat, bo można zyskać naprawdę świetny dźwięk za ułamek ceny dobrego systemu stereo, to przygotowaliśmy dla Was kod, łapcie kod słuchawki i on będzie działał do następnego tygodnia, czyli przez tydzień od momentu publikacji tego filmu. Jak wiadomo, ten film pojawił się w środę o 19, więc do przyszłej środy, aż do końca dnia ten kod będzie ważny. Nie mówię Wam, ile tam jest procent, wejdźcie na stronę, dodajcie sobie jakieś słuchawki do koszyka, wpiszcie ten kod i przekonajcie się sami. To by było tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Zachęcam do komentowania na dole. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub szukacie porady, zostawcie komentarz, spróbuję Wam pomóc. Jeżeli Wam się ten film podoba, to też dajcie znać, a na pewno zrobimy następną część. A tymczasem kończę. Widzimy się za tydzień. Na razie.